14 grudnia 2023 rok, czas na derby Dolnego Śląska w Orlen Superlidze. KGHM Chrobry Głogów kontra Zagłębie Lubin. Piotr Pugajny, Kanal Plus Sport. Witam Państwa bardzo serdecznie, zapraszając na wyjątkowy mecz w Orlen Superlidze. Drużyny z Głogowa, Zieniewicz, Paterek. Wypychany Paterek przez Iskrę. Jest piłka rzucona do skrzydła. Mamy bramkę. Krysiak pojawił się także na pozycji obrotowego, ależ trafienie. Paweł Krupa. I trafia. Jędrzej Zieniewicz indywidualnie trafia do siatki. Wyżej także wychodzi Zieniewicz pod Iskrę, ale tymczasem ponowny atak strefy Pawła. I teraz dobra gra w obronie Kamila Pedryca. Iskra wyrzuca piłkę do kontry. Danilo Pluszak broni Rafał Stachera. Morin do Krupy, ten zrobił trzy kroki i sprawił, że Rafał Stachera jest w tym momencie osobą zdenerwowaną. Zawodnik grający głównie w ataku, unikający gry w obronie. A to Paweł Krupa. Kolejna jego bramka. Pojawił się na moment. Przypomniał o sobie. Moryń. Krupa będzie rzucał Paweł. Jeszcze oddaje piłkę do Iskry. Ten miał miejsce i trafił do siatki precyzyjnie. Dadej. Zieniewicz do skrzydła. Jest gol. Jeszcze pół minuty gry w przewadze. Skiba rzuca znowu do skrzydła. Styrcz ponownie skuteczny. Gramy dalej, pokazują sędziowie. Nie ma przerwy na wytarcie parkietu. Chrobry w osłabieniu, ale tego nie było widać do momentu, aż zrobił to, co robi dziś bardzo dobrze Paweł Krupa. No i teraz szansa dla Krysiaka. Trafia do siatki. Rutkowski na boisku. Chluszak w górze. I zagrał Drozdalski do Krysiaka, ale popisówka Zagłębia Lubin. Świetnie to zrobił, zwłaszcza Mateusz Drozdalski. Krysiak był w powietrzu, czekał na piłkę i trafił do siatki. Teraz Schodowski pokonany przez Styrcza. Jeszcze zaplątała mu się piłka. Jeszcze mają dosłownie parę sekund goście na to, żeby oddać rzut. Musi być czujny Rafał Stachera. Pewnie niewiele teraz widzi. Rutkowski rzuca, trafia do siatki! Piotr Rutkowski, ależ gol Rutkowskiego! Na razie widzimy, że Paweł Paterek pozostaje na boisku w obronie, ale ustawiony na pozycji skrzydłowego. I teraz gramy Moryń, Stankiewicz. Zieniewicz aktywnie przy Patryku Iskrze. Trafia Jakub Moryń ponownie. Iskra z Moryniem. Wyżej ustawiony Skiba, ale już cofają się gospodarze w obronie. Iskra rzuca prosto w Drewiankina. Dawida Krysiaka i Pawła Krupy. Teraz podanie na obrót. Rutkowski atakuje strefę teraz indywidualnie. Zagłębie, no teraz musi Zagłębie trafić do siatki. Iskra pokonuje Derebiankina. Ale męczą się jedni i drudzy. Ale gol teraz Jędrzeja Zieniewicza. Piłka na skrzydło do Chluszaka. Dobrze, Zieniewicz odnalazł Wojciecha Styrcza. I rzuca teraz pod nogami Derewiankina Dawid Krysiak. Może to będą cztery bramki na plusie, może pięć bramek na plusie. Wojciech Matuszak być może trafia po raz ostatni, jako ostatni zawodnik w tym spotkaniu. Chyba już Zagłębie nie podejmie próby zdobycia 24 bramki, a może jednak Iskra rzuca zostaje zablokowany. A zawodnikiem tego spotkania wybrany został rozgrywający Chrobrego Głogów Jędrzej Zieniewicz. Piotr Pugajny, Kanal Plus Sport. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Życzę udanego wieczoru.